Witajcie. Co dzisiaj działamy? Sprzątam u króliczków. I tak postanowiłem, że złapę sobie kamerkę, a czemu wrzucę na głowę i poopowiadam o tym, ile zarabiam na swojej hodowli, jakie mam koszty, w ogóle o sensie mojej hodowli, na czym to polega. Także zapraszam, coś będziemy działać, jestem w trakcie roboty, także posprzątany już jest tutaj. Tutaj te dwie klatki i ta jedna na dole jeszcze została. Sprzątam po prostu, jak widzę, że króliki mają już brudno, to wtedy sprzątam. Ale nie rzadziej na pewno jest to niż raz na miesiąc. A w sezonie letnim zielonki, no to częściej, bo jednak więcej mokrego, no to więcej tego moczu. Wiadomo, szybciej się brudzi. Ale dzisiaj, tak jak wcześniej wspomniałem, opowiem o tym, na czym polega moja hodowla królików. Wszystko zaczęło się od tamtej klatki, tego boksu tutaj. Bo to jest taka skrzynia drewniana. Znalazłem ją tutaj w stodole, leżała. No i jedyne, co mi przyszło do głowy, no to zrobić z tego klatkę. No i zrobiłem klatkę dla królików. Kupiłem sobie samicę z młodymi i się tak zaczęło. Zrobienie tej klatki. Dobra, teraz ta kosztowało powiedzmy 150 zł. Był to głównie koszt zakupu poideł i siatki, wiadomo. Także koszty początkowe w przypadku tych klatek niewielkie. Stworzenie tamtej zagrody, która jest po przeciwnej stronie, no już kosztowało trochę więcej, no ale to też nie były jakieś tam oszałamiające kwoty, maksymalnie 250, może 300 zł. Także stworzenie tych dwóch hodowli tutaj, dwóch zagród i klatek, właściwie trzech, no to kosztowało maksymalnie 500 zł, no maksymalnie. Zakupiłem sobie samicę na samym początku i samca, no to powiedzmy wydatek rzędu 170 tam, czy tam 180, w zależności, no bo są króliki po 300 zł, i po 700 zł, i po 60 zł, i po 30 zł, także no wiadomo jak jest, nie? Także takie koszty początkowe miałem. Jeśli chodzi o koszty jedzenia, no to dużo produkuję sam. Mam ogród, mam możliwość. Mam ogród, mam traktor. Mogę sobie zrobić, że tak powiem, w polu maszyną sam. I przygotować sobie pole pod wyprodukowanie czegoś. Chociażby kończyny, wiadomo. Także produkuję jedzenie. Jest to głównie koniczyna, koniczyna perska, lucerna, młoda kukurydza, buraki jakieś tam, marchew. No jest tego trochu. Tym bardziej, że moja hodowla opiera się właśnie na odchowu królików w sezonie letnim. Czyli wbijam się w okres zielonki. Tutaj mieliśmy teraz w poprzednim odcinku bodajże 5 samic pokazywałem, tu był samiec, teraz jest poprzenoszony, bo sprzątam. Ale jest tu 5 samic, które są wszystkie zapłodnione. Prawdopodobnie no. Aczkolwiek są po spotkaniu z samcem, więc wbijam się właśnie w okres z młodymi na maj. Mamy teraz luty, młode 8-tygodniowe będą w maju. Czyli takie żarłoki, które zdeżrają wszystko w przeciągu 5 minut, co się im da. No i wtedy właśnie odchowamy sobie króliki. Przynajmniej takie jest założenie, wiadomo jak jest, nie? No.
Obrót zielonki oczywiście jest suche, coś mi się udaje zawsze zebrać, ale dokupuję siano w ilości no, maksymalnie 20 belek siana na rok. Na rok będę podawał wszystko na rok, bo łatwiej policzyć, w ogóle łatwiej sobie wtedy to skalkulować. Jakiś stworzyć taki rachunek ekonomiczny. O, tego wszystkiego. Także ilości będę podawał na rok. Siano 80 zł, bo belka kosztuje powiedzmy 4 zł. Aczkolwiek w tym roku kupiłem dopiero 5 belek, bo miałem sporo swojego, swojej sprzątki. O, nie chcę ich denerwować, bo są w ciąży wszystkie. Chyba tak raczej. I nie chcę ich stresować. Chodź. No. Już. To jest chyba sucha słomka. I jedziemy sobie dalej. No niepotrzebnie zamknąłem, bo przecież będę przenosił. Chodź tu mięśniaku. No. Czyli mamy siano w kwocie 80 zł na rok. Do tego potrzebuję owsa. Owiec u mnie idzie cały rok. Potrzebuję owsa na cały rok w ilościach 400-500 kg. 400-500 kg. Także to nie są jakieś takie wielkie ilości. Choć dla niektórych by się mogły wydawać bardzo duże. Cena za 100 kg owsa to jest powiedzmy 70 zł, więc jest to w granicach 350, może 400 zł rocznie na owiec. Powiedzmy, że mam traktor, mam maszyny, mam pole, mam nawet kombajn. No ale powiem szczerze, że także rachunek ekonomiczny, czy to w przypadku siana, który mi kosztuje 80 zł, czy to w przypadku tego owsa, który mi kosztuje 350, rachunek ekonomiczny nijak się nie ma do nakładu pracy, jakiś trzeba w to włożyć. Siano trzeba najpierw trawę skosić, potem trzeba obrócić siano. Jak zaleje deszcz, to trzeba go obrócić drugi raz, a czasem się go nie zbierze. Trzeba jechać zbelkować to siano, czy tam zebrać go luzem i przywieźć. No. Ja jest tego zachodu trochę. Ja wydaję na siano maksymalnie 80 zł na rok, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle zabierać się za jakąś robotę przy tak niskich kwotach. Siana i tak nie idzie mi. Ona i tak mi nie idzie praktycznie w ogóle w sezonie letnim, bo ja daję królikom siano czasem, to one go po prostu zadeptują, one go nie jedzą, one go zostawiają, wolą po prostu jeść zielonkę, wolą jeść trawę. Także zadeptują to siano zaczyna szybko gnić, w klatkach robi się niefajnie i no i wiecie. Także na siano, o tutaj więcej już, bo to są mięśniaki, to inaczej było dawane jeść zupełnie niż tam, to inna ściółka.
Także siano mamy owiec. Dwa razy w roku kupuję marchewkę odpadową. Od rolnika sobie kupuję. Tu niedaleko takie odrzuty pokrzywione, połamane. To jest kwota rzędu 25-30 groszy za 100 kg. Tak, dobrze słyszycie, po 25 groszy marchew. I w okresie zimowym dwa razy sobie taką akcję robię, że właśnie dokupuję tą marchew. Wtedy króliki z chęcią ją jedzą. Ale nie można tej marchwi kupić znowu za dużo, bo jest to trefny towar, szybko gnije. No i też królikom nie można przesadzić, wiadomo, nie? Z marchwią. Też nie można, nie wiadomo jak dużo jej dać. Także tak to wygląda. Teraz przykręcimy. Czyli koszty jedzenia rocznie dla królików to jest powiedzmy 500 zł. No, gdzie ta dziurka? Tu gdzieś. No niestety, za każdym razem jak sprzątam muszę to odkręcić i zakręcić. Tak to skonstruowałem, no niestety. A gdzie jest jeden? Nie ma? Gdzieś go posiało. Mam zapasowy. Dobra. Teraz słoma. I powiemy sobie może o tym, ile zarabiam na królikach. Czy sprzedaję króliki? Dobra, otóż nie sprzedaję królików i nie zarabiam na nich. W ogóle nawet nie myślałem o tym, gdy zakładałem hodowlę, gdy wracałem, bo ja już hodowałem króliki, jak byłem mały. Gdy znalazłem tą skrzynkę, to nigdy w życiu nie pomyślałem o tym, że będę sprzedawał króliki. Tak po prostu. Nie wyobrażam sobie w ogóle, jak można wysłać królika na przykład. Wysyłkowo sprzedać żywego stworzenia. No nie wyobrażam. Jakiegoś pająka tam co przehibernuje się, to może jeszcze prędzej, ale królik raczej nie. Nie sprzedaję. Próbowałem sprzedać na jednym z popularnych serwisów ogłoszeniowych. Ale, że tak powiem, nie osiągłem ceny takiej, które chciałbym osiągnąć. Zresztą, powiem szczerze, że nie mam ochoty nawet, nie mam potrzeby, znaczy się, ich sprzedawać, bo starcza mi. Już sobie tak mniej więcej to wyliczyłem, że mi po prostu starcza. Produkuje tyle, ile zjadamy. A więc można powiedzieć, produkuję po prostu żywność dla swojej rodziny. Mięso wysokiej jakości, ponieważ jest to chów ekologiczny. Nie używam w ogóle żadnych przetworzonych składników. W szczególności w okresie letnim. Jest to
100% chów ekologiczny, więc ten produkt jest, myślę, że wysokiej jakości. Ale troszeczkę tutaj mi to przeszkadza. O, tak sobie zrobię. Robimy sobie z tego pierogi, robimy sobie z tego uszka, oczywiście pasztet. I pieczemy, no oczywiście pieczemy. Pieczony króliczek jest bardzo dobry. Także na tym to wszystko polega. Właśnie dla tych, którzy chcieli wiedzieć, to już wiedzą. Także jest to, powiedzmy, jakiś tam zastrzyk mięsa do domu, nie? Do gospodarstwa domowego, ponieważ no, miałem 40 królików w tamtym roku. No, a z jednego królika to tak, no ten 2 kilo mięsa zawsze się wyprodukuje z jednego królika. No, to sobie można policzyć, jakie to są mniej więcej ilości rocznie, więc jakiś to jest tam zastrzyk tego mięsa w rodzinie. Zdrowego mięsa przede wszystkim, które no nijak się ma do mięsa produkcji masowej. No niestety taka sytuacja jest, jaka jest. No nie jest koniunktura, jest taka, bym powiedział, różna dla hodowców tej, czy to trzody, czy tam no żywca ogólnie, że no różne się metody stosuje przy tych hodowlach. To musi być bardzo wydajne. To muszą być bardzo wydajne hodowle ze stosunkowo takimi niskimi kosztami, więc to mięso produkuje się, wiadomo, różnie. No i niekoniecznie to mięso, które jest tanie w markecie, jest dobre, nie? Nikogo nie posądzam o nic, broń Boże, nie? O kurde! Dobra. No wszystkie są klatki posprzątane. Oprócz tej jeszcze. Dobra. Można będzie poprzenosić te gady. Dobra, wywiozę sobie to, bo... się w ogóle... Zobaczcie, to już się nagrywa w ogóle. Nagrywa się. Jedziemy z tym. Tam został, nie? Jeden. To trzeba go zamknąć. Kurde. Ty. Dobra, jedziemy. A czemu mi się to nie odpaliło? Nie wiem. O, jest. Tutaj też kury zrobiły sobie swój porządek. Trzeba będzie, kurde, posprzątać. Dobra. To jest obornik. Tutaj jakaś była taka sterta. Co ja bym dał za obornik? Za taką przyczepę porządnego gnoju. Dobra. Dobra, poskładamy to tak jak było. Ten był na dole, nie? Chodź tutaj.
Chodź. No. O. Rypłeś się w łeb, nie? No, tak to jest. Załóż się trzeba za dupę i idziemy. Chodź tu. Musisz poczuć. Ten wyrwał górę. Tak jest. Chodź. Chodź. Dobra. Staram się wkładać zawsze je do tych samych klatek. No bo one jednak, kurczę, gryzą potem, jak są w nowym miejscu. No bo myślą, że uda się im wydostać. Dobra, teraz tak. Ty byłaś tutaj, u góry. Samiczko, nie widzimy. Delikatnie. Chodź. No. Sosamiczki. Też się rypłaś w głowę. Żyjesz? Ty tu byłaś. Dobra. Ty byłaś u góry. Chodź. Nie, ty byłaś dobrze jesteś. Teraz ty, samiec, idziesz tutaj. O, tu jest. Właśnie mi jednego kurcza brakowało. I mówię, gdzie on jest. A on tu siedzi. Taki fajny jest, krępy. Chodź. Cyk. Teraz samiec. On już wie, o co chodzi. Dobra. Wszyscy są tak, jak byli. Jeszcze tamten musi wrócić tu. Jedzenia nie mam, tak czy siak. Zaraz wam przyniosę. Aczkolwiek już macie co robić, bo już macie świeżą ściółkę. Także już macie luks. Teraz tutaj. Góra jest nieużytkowana, więc nie sprzątamy. Nie ma sensu najmniejszego. Jeszcze nie odchorzałem się. Dobra. No już pracują, już są zadowolone, bo już tu mają ściółkę świeżutko. O, jest właśnie. Ciebie szukałem. Dobra. Dawaj taczki. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytania, niejasności dotyczące mojej hodowli. Także kwestia może została wyjaśniona. Jeśli chodzi o sprzedaż. Jeśli chodzi o sprzedaż królików, no to powiedzmy w tej chwili można osiągnąć
cenę na poziomie 25 zł powiedzmy za kilogram tuszy, bo mniej więcej w takich cenach porównywalnych są w marketach, od 20 zł powiedzmy w górę można kupić mięso królicze, tusze królicze. Przykładowo, gdy mamy królika, tam 2,5 kg tej tuszy, no to wyprodukujemy, jak mamy jakieś inne mięso, bo dobrze jest dodać sobie jakieś inne mięso do pasztetu, jak się robi pasztet z królika, no to wyprodukujemy około 2 kg pasztetu. Zaznaczam, że jest to pasztet powyżej 90% mięsa, aczkolwiek no można sobie mniej więcej policzyć, jakie to koszty musiałyby być za kilogram takiego pasztetu. Skoro mamy 2 kilo tuszy po 25 zł, to jest 50 zł, a więc 50 zł same tusze królicza plus to mięso, które tam mamy, plus jakieś koszty produkcji, plus jakąś ewentualnie marżę, jakby producent sobie chciał zażyczyć, a przecież nikiem pracuje za darmo. Wychodziłoby na to, że pasztet królika by musiał kosztować około 40 zł za kilogram. No bo samego mięsa królika mamy 25 zł. To jest takie minimum 40 zł, a może i nawet więcej. Także no, mogłoby się okazać, że ciężko było znaleźć też klienta na taki pasztet, no bo w końcu pasztet to pasztet, nie? No, 50 czy 60 zł dać za pasztet, to tylko pasztet w końcu, nie? No. Także to jest też inna kwestia, nie? Pasztet można już kupić za 11 zł. Tylko że tam jest w nim 30% mięsa, może. Nie wnikam jakiego. Dobra, dobra, panie. Gdzie jest to? To jest. To jesteś. Także produkt produktowi nierówny. Mój królik myślę, że też jest inny niż królik w markecie, no. Ponieważ no życie hodowców nie jest łatwe, jak wcześniej wspomniałem. Można sobie zresztą pooglądać filmiki na YouTube. Hodowcy wrzucają, ile zarabiają na hodowlach. Także jeśli się nie ma, że tak powiem, ciężko to określić, aczkolwiek trzeba umieć i nagłówkować się, żeby na tym zarobić. O. Także różnie to bywa. Z tymi hodowlami. Jak widać, dobiegam końca. Tu jesteś. Dobrze ma. Ta wkrętarka, bo lampka się zaświeca wcześniej niż zaczyna się kręcić. No i można sobie poświęcić. Nie wiem, czy wszystkie tak mają. Ta ma. O. Słomy mam pod dostatkiem. Mam jeszcze zapasy przynajmniej na 3 lata słomy, także akurat tego nie muszę liczyć w wydatkach. A też trzeba byłoby pewnie doliczyć, bo przecież też bym pewnie nie produkował słomy. No chyba, że będę kiedyś hodował 300 albo 3000 królików, no to wtedy może się zastanowię. Chodź tutaj. Bo ty sam tu siedzisz. Nie wiesz, co się dzieje. A. Chodź tu. Zaraz przyniosę wam jedzenie. Marcheweczki jakieś. Sianka. No i że jeszcze tylko posprzątam, dam im jeść, no i robota będzie zrobiona. O, dziadostwo. Thank you.
Widzicie, jaki zajęty? Samiczkom damy więcej, bo one już produkują młode. One się tu cieszą na pewno. O, są, nie dałem. Coś już wypodmieniałem. Macie tutaj po kilka nawet. Tak czy siak, nie za dużo. No bo nie można przesadzić. No i zeszły wszystkie. Proszę. Bardzo. Masz. Ty się napracowałeś, panie, ostatnio. A wy jecie teraz dużo. Kobity, jedzcie. Siana nie muszą mieć dzisiaj dużo, bo mają ze ściółki dużo dzisiaj. Zawsze w słomie zawsze coś tam jest. Przecież zboże na polu nigdy nie rośnie zupełnie czyste. Że zawsze coś tam jakiś traf jest. Że one dzisiaj mają tego suchego trochu z pościółki, bo mają świeżutką pościółkę, więc nie muszą mieć aż tego siana dzisiaj wiele. Po garsteczce one sobie wszystko tam zjedzą. O. I jeszcze jeden tylko został. Masz. Picie wszyscy mają. O, tu można było dodać. Luks. A właściwie to powinno być to. Poleciało mi wszystko. To jest po marfie. Też bierzemy. Dobra, do następnego. Cześć.